A powrót do Warszawy był trudny. Jaka była tamta Warszawa z lat 70., a jaki był Paryż? Wiesz, ja no, wtedy, to... wtedy tak, tak kombinowałem, że nie może być inaczej, że tu jest czarno-biało, ale jest. Tutaj mam przyjaciół, tu mam, mam rodzinę, tutaj mam świetnych aktorów, świetny teatr. I irytowała mnie szybkość, szybkość radia, jak, jak, tak jak wy tutaj sobie gadacie, i to wszystko jest w bardzo dużym tempie. Jest, było bardzo dużo śmiechu, co mnie też zaskoczyło, że wszyscy się cały czas śmiali przy, przy audycjach radiowych. W telewizji leciały dietyczne seriale, w których w Polsce jednak, co, co by się nie mówiło, te seriale, czy Dom, czy nawet ta stawka większa niż życie, byli to świetni aktorzy, dobrze zrobione filmy, nie, nie wnikając, czy 40-latek, nie, 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 nie wnikając w jakieś historie polityczne. To, to, to były dobre filmy. Tam do, do, latały już wtedy takie seriali, jak, jak, mamy, jak mamy do czynienia dzisiaj w Polsce. Czyli na, na tłuszczycy też grają, i, no i poziom jest jaki jest. Kto lubi, to lubi, kto nie lubi, to nie lubi. Mam takie wrażenie, że często się mówi o Warszawie w tamtych czasach, że była taka szara i bura, a ja zachód mówię, nie było jako coś niewyobrażalnego. Ja jechałem non-stop wtedy, z, z siostrą zresztą Wacka, i z Paryża przyjechaliśmy, bo już tak, tak tęskniłem strasznie za, za Polską. I, I się nie zawiodłem, bo rodzinę odnalazłem całą i zdrową. Yy, wszystkie miejsca, które, które znałem, rozrywkowe istniały. Filharmonia na swoim miejscu, no wszystko, wszystko było jak było, że było czarno-białe, myślałem, no byłem w dalszym ciągu młodym człowiekiem, że, że tak musi być. Zresztą i mądrzy ludzie, i filozofowie, i politolodzy, nikomu do głowy się nie, nie przychodziło, że w ciągu kilkunastu lat to wszystko może się zmienić i, i wy w ogóle nie będziecie wiedzieć, o czym ja mówię to w tej chwili o czarno-białej Warszawie. To, że, 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 że ja tego dożyję, no to jeszcze się będę mógł tym cieszyć, mam nadzieję. Je, jeszcze jeszcze długo. Janusz Oleniczak cały czas jest z nami. Cały czas. Rozmawialiśmy o, pobytu w, o, o pobycie w Paryżu, o konkursie Chopinowskim. Ja też się zastanawiam, czy w czasie grania ten stres u pana jest cały czas? Czuje pan cały czas tremę? W porównaniu z tym, co było, tym, co jest teraz? Znaczy, może zacznijmy od konkursu. Jeszcze w, w, czasie, w czasie mojego konkursu nie było... Yy... Aż takiej ilości mediów zainteresowanych, oczywiście nie było internetu. I w gruncie rzeczy była to bardziej sprzyjająca sprawa i do skupienia się dla, dla wykonawców i dla, mm, dla uspokojenia nerwów. A jak ma się 18 lat, to, to też do końca, człowiek jeszcze w tamtych czasach, nie zdaje sobie sprawy, jak, jak to jest istotne potem na, na całe życie. Bo gdyby mi się nie powiodło, to jeszcze mógłbym spokojnie w dwóch czy trzech konkursach opanowskich yy, brać udział. A to jako, że zostałem laureatem, no to już no miałem ten paszport, który, który właściwie jest, już jest ważny do, 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 do końca życia. I no oczywiście trzeba, trzeba cał, cały czas się rozwijać. I to, to jest taka. już nie chcę jakichś truizmów to mówić, ale trzeba, trzeba. Jest sukces wtedy, kiedy, kiedy w dystansie to się sprawdza, bo, bo, bo te kariery, zwłaszcza internetowe teraz, czy, czy jakikolwiek muzyki, czy. czy, czy czy rozrywkowej, czy, czy, czy klasycznej, bywają, bywają krótkie. Dwóch, trzyletnie i to już jest, już jest jakiś sukces. Ale głównie jest sukces te, tego dnia, bo jest ileś tam wejść, tego wszystkiego, co, co, co liczycie, co traktujecie jako sukces. Ale sukcesem jest rzeczywiście przez. No, tak jak w rozrywce można powiedzieć, że Rolling Stone od, odnieśli prawdziwy sukces. Mieli szczęście, że przeżyli 30, i, i tak jak większość moich idoli nie dożyła 30 od no. Joe, Joplin po, począwszy, czy Jimiego Hendrixa, to no, cała, cała wielka plejada wspaniałych muzyków, No ale ci, co już mieli odpowiednio silny organizm, no to jak Rolling Stones, jak Elton John, którego pamiętam właśnie w Paryżu, jedna znajoma pianistka angielska, bardzo stara była między 30 lat wtedy, powiedziała, jak przyniosła mi płytę i mówi, słuchaj, on zrobi, on zrobi naprawdę wielką karierę. I rzeczywiście on te piosenki, które wtedy usłyszałem w 70 roku, no śpiewa do dzisiaj, to są te jego największe przeboje. Zresztą ja nie znam słabej piosenki Eltona Johna. A zastanawiam się, czy można porównywać ten konkurs ropanowski, w którym pan brał udział, do tego jaki jest teraz? To znaczy pod względem organizacyjnym w gruncie rzeczy nie, bo, bo w jurorze są tak samo potem punkty, tylko sama, same, same kwalifikacje do, do konkursu są inne. Kiedyś się wysyłało... Znaczy ludzie ze świata wysyłali życiorysy, na podstawie życiorysów byli przyjęci lub nie na, na, na konkurs, więc trzeba było się chwalić, właśnie, konkursami, z jakiejś szkoły. No to z grubsza było wiadomo. Były dwie szkoły wtedy, które się liczyły, tak naprawdę. To była Nowojorska Juilliard School i konserwatorium moskiewskie. I wiadomo było w ciemno, że stamtąd poniżej pewnego poziomu nikt nie, nie schodzi. Amerykanie przyjeżdżają mają i w sporcie, we wszystkich dziedzinach życia, że jak już za coś się biorą, czy na jakiś konkurs, to jadą po to, żeby wygrać. Drugie miejsce w ogóle nie, nie, co, nie ma żadnej honorowej porażki, czegoś takiego. Powiedzieli, że drugie miejsce na przykład na moim konkursie wygrał Gary Golson, który ewidentnie przyjechał po to, żeby wygrać. Gdyby zajął drugie miejsce, nie wszedłby na ten pułap i Impresariów, i sal koncertowych, i orkiestr, z którymi by współpracował, bo drugie miejsce już tam nie, nie było się czym chwalić. A czy wyścigi? Z... Teraz to była pierwsza część o konkursach. Pytał pan o, pytałeś o, o stres ze stresem jest tak, że, że ja zawsze miałem stres od, od, od dziecka, który się objawiał, no, no, no nieciekawie, nie spaniem, nie jedzeniem i takimi innymi tam dolegliwości, do, dolegliwościami. Natomiast potem z czasem zrobiło się coś takiego, że mój organizm sam, sam poczuł, że na przykład jak śpi to się nie, nie denerwuje. I zacząłem bardzo spokojnie zasypiać, nie wiem, bo koncert był siódmy, a o czwartej kładłem się i godzinkę spałem. I to było, absolutnie się wyłączałem od, od tego, co będzie za, za dwie godziny. I to, to, to właśnie, jak mówię, organizm wiedział, że jak śpi to się nie denerwuje. No i, no i to jest dobre. I, Trema czasami bywa mniejsza w jakichś bardzo prestiżowych, wielkich, wspaniałych salach, a może być gdzieś, gdzieś. nie lubię słowa prowincja, ale albo teraz w Polsce właściwie już też można wszędzie koncertować. Są dobre fortepiany odnowione, jakieś pałace wspaniałe, gdzie kiedyś nie można było grać, bo nie było ani instrumentów, ani takie pałace nie wyglądały tak, jak wyglądają. I miejsca do koncertowania w Polsce już jest dużo. I tak jak mówię, no czasami trema łapie niespodziewanie w jakichś mniejszych miejscowościach, a, a zupełnie spokojnie się wychodzi na, na, na duży odpowiedzialny koncert. Natomiast czego, co mnie zawsze doprowadza do, do szału i do, do, do nerwów bardzo wzmożonych, to jest transmisja internetowa. Bo te, tej świadomości no nie mogę znieść, że, że na całym świecie w tym czasie mo, chętni mogą, mogą mnie słuchać. I tego bardzo nie lubię. Nie lubiłem transmisji telewizyjnych, ale do tego się przyzwyczaiłem. Bo wiedziałem, że jest transmisja, potem ewentualnie jednorazowe odtworzenie jeszcze, czy tam dwukrotnie, zależy od umowy. I już, no jakoś to, to, się, to się znosiło, ale, ale, ale z tym internetem to mam problem. A ja jeszcze o ten konkurs chcę pana dopytać. Czy właśnie wyścigi, a wyścigami no jednak jest konkurs. Czy to trochę nie przeczy jednak znaczy, z artyzmem i to to się, wolnością wyrazową? To, 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 się, to się o tym mówi od samego początku istnienia w ogóle konkursów muzycznych. Konkurs Chopinowski jest jedynym konkursem na świecie poświęconym jednemu tylko kompozytorowi. I to widać jak, jak, jak szalenie duże pole do popisu właśnie w interpretacji daje muzyka Chopina. Bo można grać Naprawdę Chopina w bardzo różny sposób i, i te i to wszystko zależy od dobrego gustu, bo jednak coś takiego jak gust istnieje mimo wszystko. Jeżeli się tam jakieś obowiązują w regulaminie, czy w ogóle w ocenianiu pra, pra, prawidłowości, no, że nie można się mylić, technicznie musi być to sprawne, musi być piękny dźwięk, no, no te, tego typu rzeczy, które można wymiernie. No, a reszta, interpretacja, to już zależy od jurorów od, od, od i czy, czy są w stanie wysłyszeć, na przykład takie zresztą taki powinien być obowiązek każdego jurora docenić czyjąś interpretację, która niekoniecznie może, musi być moją interpretacją, natomiast jest fascynująca i dla mnie odkrywcza. A z, tego, a z tego powodu, że jest inna, nie, 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 mo, nie, może tego, nie można tego eliminować. A, a z tym bywają problemy w, przy, przy różnych konkursach. A no. jak wygląda walka w jury o zwycięzcę? Ja na przykład wczoraj przeczytałem o sprawie Igo Pogorelicha. Pogorelicha, przepraszam. Mm -hmm. Z 1980 roku, który odpadł w trzecim etapie konkursu, a jedna z pianistek odeszła w jury na no, znak znaczy Marta, protestu. Marta, Marta Argelicz, która, tak, która była wtedy w jury... No, bo po prostu opuściła Julo, w nas tak protestu, no bo rzeczywiście, tak jak ja słucham teraz, ja byłem na pierwszym etapie, już chciałem wychodzić, bo a z Jugosławii ktoś tam jakiś dziwo Bogorelicz, to nigdy, nigdy, nigdy tam, tam z, tam z Bałkanów nikt specjalnie ciekawy nie przyjeżdżał. Nie doczytałem życiorysu Terza tam studiował w Moskwie, co jeszcze jakoś tak było. I zostałem już tak właściwie prawie przy, na balkonie przy drzwiach wyjściowych i jest nagranie płyty z tego pierwszego etapu Iwo Pogrelicza jest taki na początku pierwszy wrzask entuzjazmu i to, to był mój głos. <głos>, 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 <głos> Także no. mam nagranie z Pogoreliczem w ten sposób. Pan też się oburzył. No, w ogóle to, to nie było nie do, nie do pomyślenia dla mnie, że, 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 że nie przeszedł do finału, już nie pamiętam, w którym etapie on odpadł. W trzecim, tak, po, po, po sonacie, tak. Cały czas Janusz Olejniczak, pianista, pedagog muzyczny, a także aktor. No i o to aktorstwo, panie Januszu, też muszę pana spytać. Zastanawiam się, co pan czuł, kiedy zobaczył pan w Japonii film Błękitna Nuta i znalazł pan ten film o zmienionym tytule. Znaczy, nawet z filmami dla dorosłych. Soft porno, tak, tak. Znaczy okładka była taka, jedyny moment w, w tym filmie, gdzie kawałeczek biustu w, 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 wygląda spod z, z, z cukierki Sophie Marceau, także taka nęcząca okładka, w środku film, który może Państwo niektórzy widzieli, ale, ale film dość szalony i... Który mnie dużo, dużo zdrowia kosztował. Ja wczoraj sobie ten film obejrzałem przed, przed naszą rozmową, więc jak ktoś nie widział, to, to może nadrobić. Ten, ten, ten film ja nie, nie byłem na, na premierze, dlatego że kręcąc cały, cały film, ja myślałem, że my robimy taki hollywoodzki, bardzo przyjemny film z długimi ujęciami, z dużej ilością muzyki, takiej niepokawałkowanej i z długimi dialogami. Po montażu, jak zobaczyłem w montażu, co, 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 co może montaż zrobić z wszystkimi scenami, które oglądałem raz w tygodniu w czasie kręcenia filmu, no to, no to był szok dla mnie. I na premierę w Warszawie nie poszedłem w filmu. A, a propos tego montażu, to zastanawiam się, jak montażowo zamienili Adriana Brudiego. Z pana głową w filmie pianista Romana Polańskiego. No, jakoś tak to było, że, że, że rzeczywiście ja, ja byłem w czasie całego tego ujęcia. nagranie na właściwie wszystkiego, co tam gram, było, było na żywo i równocześnie, z, czyli na setkę było kręcone. Natomiast potem to, co wiem, to komputerowo zmienili, zmienili głowę tylko i, i tyle. A jak pracował z Romanem Polańskim? W zasadzie, chociaż są tak, to, to byli tak. Polański przecież żyje. Krańcowo, różnie i, te, i temperamentowo, i artystycznie, natomiast jedno mieli wspólnie, wspólne, że obydwaj sz, 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 szali perfekcjoniści i, i potrafili zarazić całą ekipę. No w przypadku polańskiego jeszcze to, to, to był najpierw Berlin, potem Warszawa o, olbrzymia, olbrzymia produkcja. I rzeczywiście udźwignąć presję i finansową, żeby nie przekraczać budżetu, żeby wszystko mniej więcej szło w czasie, no to trzeba mieć dużą odporność. Jeszcze on sam pracował na 150% i wszyscy od, od, od wózkarza do, do, do aktorów, też się widząc taki przykład, też nie, nie, no nie sposób było pracować inaczej. Zresztą to, to samo było z Żułaskim, chociaż Żułaski był trudniejszy we współpracy z aktorami. Tak? A jak ta przygoda z filmem rozwinęła pana jako pianista? Przede wszystkim praca z asystentką, była mulatką, Armel z Brej, z Brej, z Brej, tak. Ona teraz siedzi gdzieś, gdzieś w jakimś w klasztorze buddyjskim, teraz jest buddystką. I od siedmiu lat wycofała się z życia filmowego, zrobiła bardzo dużo. I tam medytuję, zajmuję się jednym z mnichów, więc matką tam mieszkają, a ja z nią pracowałem trzy miesiące przed kręceniem filmu yy, nad ćwiczeniami oddechowymi, ruchowymi, w zasadzie poczucie całego, całego organizmu i nauka zmiany w bardzo szybkim tempie przeskakiwania z nastroju w nastrój. Także rzeczywiście pod koniec tych wszystkich zajęć, że tak powiem, no to to czułem się po prostu tak fantastycznie wyzwolony, lekki, że wychodziłem z tego teatru na porach elizejskich, gdzie mieliśmy studiowe najęte, a miałem wrażenie, że fruwam nad Paryżem po prostu. to Cudowne uczucie. I to jakby zmieniło nawet bardzo mój introwertyczny charakter, o wiele bardziej ekstrawertyczny, co mi pomogło, pomogło bardzo pomogło w, w kontekście po prostu z publicznością w moim faktycznym zawodzie, czyli w pianistyce. W bankietnej nucie grał pan Chopina, i zastanawiam się, jakby pan się miał dzisiaj znowu w jego wczuć. To pana zdaniem, jak Chopin przekonałby naszych słuchaczy, którzy na co dzień lubią muzykę Maty, czy tako Hemingwaya, żeby słuchali muzyki klasycznej? Chyba. Y też opowiada, opowiadają w listach, czy w wspomnieniach ludzi, którzy słuchali Chopina, kto nie słyszał Chopina improwi, improwizującego, ten, ten nie ma pojęcia w zasadzie o jego geniuszu. Zresztą Laszek Możdżer, wprawdzie dość ryzykownie, ale być może i trafnie powiedział, że, że gdyby Chopin żył w dzisiejszych czasach, to byłby jazzman, właśnie impro, im, im, im bar, bardziej improwizował, już pisał gotowe, gotowe, gotowe utwory. A mam też na koniec dla pana małe wyzwanie, ponieważ... Od Jaśka wiem, że jak pan usłyszy fragment jakiegoś utworu, to pan jest w stanie odtworzyć ten fragment. No tak, ale, ale to ja się pamiętam czasy, kiedy były, że tak powiem, normalne piosenki, były melodie, teraz, teraz jest to wiele bardziej skomplikowane, bo elektroniki jest bardzo, bardzo dużo, i w zasadzie dużo spraw polega na, 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 na barwie, na, 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 na aranżacji niż. Co, co tu dużo mówić, poza rapem, na, 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 na tekście i, i, i melodii. A panie Januszu, czy spróbujemy no sp odtworzyć, możemy sp możemy spróbować, odegrać ale... Tosa z naszej e, playlisty? Tyl tylko żeby to, żebym ja słyszał, to, co, 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 co... To już puszczamy, już puszczamy. E, utwór, który przygotowaliśmy to Dr. Dre, Steel Dre. Nic nie słyszę. Nie ma tam odsłuchu? wspaniale. No naprawdę. dobrze. Próbujemy się z innym fragmentem? No spróbujmy, bo to nawet zabawne. A, a to był kaliber 44 w wykonaniu Janusza Olejniczaka. Tak. Bardzo panu dziękuję za, Dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie, stracili, studium. nie straciliście dużo słuchaczy przeze mnie. Oczywiście, że nie. Groma się powiększyło. Janusz Olejniczak był naszym gościem. Ja się kolejniczak audycję wydawał, a Grzegorz Murawski audycję realizował. Ja nazywam się Robert Malinowski i słyszymy się za tydzień.